Rurku. Marcin, El Testosteron Najman. Głos kraju ma taczy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Wcale bez kasy, to my Polacy. Wieczne cwaniaki, to my Polacy. Moi drodzy, czy ja mogę prosić o minutę uwagi? Eto? Nie? Czy ja mogę prosić wszystkich o minutę uwagi? Tak. Ej, no czy ktoś mnie może tutaj posłuchać? Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Ale co się patrzy na mnie? Ja mówię do wszystkich. No to się nie patrzy, tylko mówię do wszystkich. Chciałbym przekazać dwa zdania. Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Ty akurat jutro nie masz już nic do odegrania, bo jutro to ja mam do zrobienia. Tak. Ty masz jutro po prostu... nie spękać w pewnym momencie. Chodzi o to, żeby ty się pewnie wycofasz, bo to naprawdę pewne przyjaźnie czy znajomości jutro będą zakończone. Każdy, kto jeszcze będzie miał coś do powiedzenia do Staszy, niech ma świadomość, że mówi to do mnie. Od dzisiaj. Tak. Ja mówię do wszystkich. Gówno na stole. To jest rzecz kluczowa i nie jest to związane z tygodniem par. I to chciałem, żebyście usłyszeli. Nie, no jest to żenada. Jest to żenada. Ale to co, to będziemy teraz... A jeżeli ktoś ma do powiedzenia coś do mnie, to ja proszę przez gół czasa, dobrze? Nie wiem, jak wy to będziecie rozwiązywać. Ja tylko powiedziałem, jak ja będę rozwiązywał. Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Nie rozumiem, co mam mówić do ciebie. Ale jeżeli chcę z Staszą porozmawiać, to i też muszę przez ciebie. Jeżeli ktoś ma jakąś wrzutkę do niej, to niech ma świadomość, że jest ta wrzutka również do mnie. No dobrze. O to mi chodzi. Co? Ale możemy z nią rozmawiać, tak? Ale... jak ci to pasuje, to bardzo dobrze. No, gratuluję wyboru. Postawa z człowieka słabego, który nie ma argumentów. Patrz, dla mnie to już kurwa tutaj się robi już po pierwsze. Pierdolony stół. Kocha Wilka. Dobra, jedziemy. Tak, ja jedziemy. Mając swoje lata, nie przywykłem do tego, że ktoś mi będzie w ten sposób przekazywał swoje mądrości, no. Słuchaj, możesz do mnie podejść. Poczekaj. Nie, tylko możesz do mnie podejść. Coś. Staszka. Ty masz... dubsko ujebany farbą, czy nie wiem czym. 13 lat. Ty nic w domu nie robisz. Słuchaj, umyj naczynia ze sobą. Ja powiem, o kur... faktycznie. Rurku. I umyję. Byłeś przy tej rozmowie, co ja powiedziałem? Wczoraj? Ja powiedziałam to samo, teraz co ty. Myślałem, że ja do ciebie nic nie wiem, bo ty jesteś dziewczyną wychowaną tak, w takiej rodzinie, że na pewno nic nie robiłeś. A, no to ja byłem. W tym studiu. Byłeś? Tak. Byłeś przy tym? Przez to się robi sypku. Ja sam słyszałem, jak wielokrotnie mówiliście, że przeszkadza wam, że ona nie myje. Każdy chodzi za plecami, gada co innego. Znaczy nie myć, to ty nie myjesz, to ja wiem. Ja nie myję i nie będę mył. No to się nie unoś, nie? No to nie mówię takich rzeczy teraz, Marcin, że ty nigdy nic nie mówiłeś. Słuchaj, na ten temat. Nie wiesz, bo mówiłeś. Ale ty nie mówiłeś rzeczy na nią, rozumiesz to? Wczoraj powiedziałem, odniosę się do rozmowy jej. Że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Wczoraj. Przy wszystkich. Dobrze. No. Ile razy była rozmowa, że mówiłeś, że ci to przeszkadza? Że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, ujebany farbą, czy nie wiem czym. Więc nie mówię teraz na ładne oczy, że nie mówiłeś, kurwa. Bo mówiłeś. Przeszkadza ci to? Tak. Nie przeszkadza mi, tylko jej nie kłam, kur... A ty jej nie kłamiesz? Nie, ja jej nie kłamię. Ja wszystko, co myślę, to mówię. Ty kur... Ta, jesteś, ta. Jest okej, no, ja nie lubię się kłócić, no. A Marcina poniosło, bo jest... Ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i ten jeban pierdolony przerywnik oczyścił. Po prostu zakochany w... Nie wkurwiaj mnie, dobrze? W Staszy i musiał pokazać. I co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem? Że on tutaj po prostu jest... całym sercem za nią, no. Pierdolony stół. Nie, no jest to żenada. Jest to żenada.